Czuwaj, witam Was w następnym teście wyrzutni, który sobie dzisiaj zrobimy. Dzisiaj, moi drodzy, nie przetestujemy sobie Nerfa, tylko przetestujemy sobie X-Shot. Zuru X-Shot. Jest to kanadyjska firma, która także robi wyrzutnie, z czego jest ich mało. Jest bardzo wyrzutni z X-Shot, a szkoda, bo według mnie są o wiele bardziej od Nerf opłacalne, a po prostu są lepsze. Niestety, przepraszam bardzo, ale nie mam przy sobie strzałki X-Shot. Bo niestety, no po prostu teraz X-Shota nie posiadam. W sensie, mądry jestem, właśnie go trzymię w ręku. Ale chodzi po prostu, już się kamerzysta nawet śmieje, widzicie? Chodzi o to, że wiecie, jak wygląda strzałka X-Shot? Może ktoś z Was wie, a jeżeli nie, no to powiem. Ma ona przeważnie szarą piankę i ma taką niebieską, taką jasno-niebieską gumę, zakończoną jeszcze taką i jeszcze jedną pianką, żeby tak jakby zmniejszyć ból. No to jest według mnie akurat trochę minus, bo jak gracie w kurtkach, no to po prostu możecie nie poczuć bólu. No ale wiecie, różnie to bywa, raz się żyje. Dzisiejszą wyrzutnią, jaką sobie przetestujemy, jest no w sumie nie wiem do końca, jak się nazywa akurat ten X-Shot, ale po prostu zrobimy sobie jego test. Nazwę to bronią czarnoprochową, a za chwilę powiem dlaczego. Więc tak, sama wyrzutnia, jak oczywiście X-Shot, nie posiada żadnej szyny taktycznej, no ale to jest X-Shot, więc musimy to wybaczyć. Chyba nawet do X-Shota też są jakieś dodatki, tylko akurat ona po prostu nie ma szyny taktycznej. Do samej wyrzutni zmieścimy maksymalnie dwie strzałki, możemy także je jeszcze gdzieś tutaj dać. Tutaj mamy, ojej, mamy tutaj oczywiście uchwyt do naciągania. Spust, który w sumie chodzi całkiem fajnie, trochę skrzypi. Trochę bardzo skrzypi. Oczywiście z wyrzutnią. A właśnie, zapomniałem, bym zapomniał. Wyrzutnią można strzelać strzałkami, jak i dyskami, których też nie posiadamy i w sumie wcale się jakoś z tego nie smucę, bo dyski są praktycznie bezużyteczne, już się kamerzysta śmieje. Są praktycznie, że bezużyteczne, bo jak kolega mówi, one strzelają na 2 metry, a tak strzelają, piu, tak ci poleci. No w sumie taki boomerang, strzelasz tu, trafi, nie ma problemu, strzelasz tak, trafisz za siebie wroga, no logika. Tutaj za bardzo ten otwór, nie wiem co to jest. I żeby ogólnie włożyć dysk, tutaj taka nowość, żeby włożyć dysk, musimy naciągnąć spust i włożyć dysk. No, niestety nie ma dysku, ale jeżeli macie jakiś, możecie nam na przykład włożyć jakiś kawałek metalu, czy wsadzić jakieś liście, no to wystrzelam, logika. Co ja dzisiaj mam z tym słowem logika? Opowiedziałem ci się z 5 razy. No to jeżeli chodzi o same strzałki, wyrzutnia jest już uzbrojona i możemy strzelać. Teraz się dowiemy, dlaczego broń czarnoprochowa. Wow, ej, to było dobre. Oby kamerzysta to skamerował, bo benefit, w sensie popularny. No, muszę szczerze powiedzieć tak, wyrzutnia nie strzela jakoś daleko. Chyba że załadujemy jeszcze jedną, ale musimy uważać, bo mamy ostatnią. Tak zrobimy. No, już znacznie dalej strzeliła. No w sumie 2 metry dalej, no ale to dobrze. O, nie zauważyłem. Jak się strzelaliśmy ostatnio z kolegami, to zostawiliśmy widocznie po sobie strzałki, bo akurat tej strzałki zbyt nie widziałem. Teraz jeszcze dalej. Nawet woda, nawet woda z tej strzałki prysła, się boję. Do wyrzutni pod lufą jest także takie miejsce na jeszcze jedną strzałkę. Tutaj taka legenda, nie wiem czy widać tam jeszcze jedną strzałkę. Bawiłem się miesiącami, czy ją wyjmę kiedyś, bo bardzo się na tym zastanawiałem. Można sobie włożyć palec, no, można się w klauna pobawić. Pomijając to, powiem Wam, dlaczego wyrzutnia jak dla mnie jest taką jakby czarnoprochówką. Ponieważ wyrzutnia nie strzela jakoś ultracelnie. Strzela on, raz się strzeli bardziej w prawo, raz się strzeli bardziej w lewo, a raz się strzeli po prostu prosto. Zawróć prosto. No i tak. Czasem się także zdarzy, że wyrzutnia strzeli bardzo fajnie, a czasem się zdarzy po prostu, że... Czasem się po prostu zdarzy, że wyrzutnia strzeli, tak mówiąc, byle jak się jej podoba. Ale jeszcze nie podsumujemy. Jeszcze sobie zrobimy test odległości, którego teraz właśnie zrobimy. To jest nowość.
Test odległości. No niby nic nowego, ale w sumie sam za bardzo nie jestem pewien, po co mi jest ta miara. Jak ona tylko 5 metrów odmierza, ale może nie dosyć 5 metrów, no wszystko się może wydarzyć. Może akurat coś się spieprzy. No więc tak, stajmy sobie tutaj, gdzie kamerzysta. No faktycznie, no nie dostrzeli. No i strzelamy. Wow, no miałem rację. Dobra, 5 metrów. Musimy sobie niestety, teraz musiałbym obliczyć, ile jest 1 metr. Poczekajcie, kaj się tutaj zaczyna. Teraz będzie zagadka na zimowe wieczory. 1 metr, czyli muszę stanąć tutaj, czyli uczę was, jak zrobić 1 metr. Okej, okay. I muszę powtórzyć. Teraz 100 centymetrów, 14, czyli jeszcze jeden krok, 6. Okej, okay, no to teraz jeszcze jeden. Kurde, mać. O, nawet mi strzałka. Zdaje mi się, że byłoby to około 7,5 metra, co jest w sumie mało. Według producenta było 20 metrów, 20. Dla mnie to było tak około 12, ale jednak się zawiodłem. Czyli zresztą test się udał i to bardzo, więc tak, podsumowując. Wyrzutnia ta jest naprawdę bardzo dobrą wyrzutnią dla początkujących. Co muszę zaliczyć do zalet, to, że można strzelać dyskami, które nie stanowią jakiegoś dużego zagrożenia, ale jak mówię, można nimi strzelać do tyłu, czyli fajnie. Mamy także miejsce na drugą strzałkę, co chyba raczej nowością nie jest. Co muszę także zaliczyć do plusów, to, że czasem wyrzutnia strzeli całkiem fajnie. Ale czasem z kolei efektem ubocznym jest to, że czasem jej się po prostu nie uda. Może teraz się uda. No nie, akurat się nie udało. Jakoś tak skręciła, że przez chwilę pomyślałem, że po prostu skręciła, bo jest wiatr. No nie, teraz akurat strzeliła bardzo fajnie, nawet dalej trochę. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję was za oglądanie. Jeżeli się wam oczywiście filmik spodobał, zostaw łapę, subuj. Pozdro i do zobaczenia w następnych testach. Na razie.